Zbliża się 1 listopada, dlatego jak co roku organizacja ruchu przy cmentarzach ulegnie zmianie. Jest to działanie konieczne, aby można było dojechać bezproblemowo do naszych zmarłych. Prosimy, aby zwracać uwagę na znaki, które się pojawią. No i też jeździć wolno, uważnie, tak żeby nie było żadnych problemów. Na wielu drogach dojazdowych do cmentarzy będzie zakaz zatrzymywania się i też prosimy, aby brać to pod uwagę. Jeśli chodzi o handel, to w tym dniu odbywał się on będzie tuż przed bramami nekropolii. Tego dnia będzie można skorzystać z kursującej komunikacji miejskiej, która będzie jeździć z rozkładem identycznym jak w dni powszednie. Tego dnia autobusy Mławskiej Komunikacji Miejskiej będą kursowały tak jak w dni powszednie i proponujemy, aby raczej tego dnia zostawić samochód przed domem, w garażu i korzystać z komunikacji miejskiej. Na pewno będzie to dużo sprawniejsze niż jazda samochodem po mieście. Szczegółowy plan organizacji ruchu w tym dniu możemy znaleźć również na stronie internetowej miasta Mława. Warto się z nim zapoznać, aby bezpiecznie dotrzeć na cmentarz.